Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłuchania informacji z ostatnich dni, od poniedziałku do czwartku. Informacje na podstawie doniesień prasowych i agencyjnych, ale nie tylko. Będzie sporo o Izraelu, o zgrzytach na szczytach władzy w Iranie po wycieku taśm, o rozmieszczeniu dodatkowych sił amerykańskich w Polsce, ale także o skandalicznych wydarzeniach, które miały miejsce w środę na Ukrainie. Zaczynamy. Szef Mossadu i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Izraela udali się w poniedziałek do Waszyngtonu, aby lobbować przeciwko powrotowi USA do umowy nuklearnej z Iranem. W poniedziałek izraelska delegacja wysokiego szczebla wyleciała do Waszyngtonu, aby wyrazić sprzeciw wobec powrotu USA do porozumienia nuklearnego z Irańczykami. Na jej czele stanęli szef Mossadu Yossi Cohen i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Meir Ben Shabat. Rzeczniczka prasowa Białego Domu Jennifer Psaki powiedziała: jeśli chodzi o Izrael, na bieżąco informowaliśmy ich jako kluczowego partnera w tych dyskusjach o naszych intencjach i będziemy to robić podczas wszelkich przyszłych wizyt. Poleceniem dla wyższych urzędników bezpieczeństwa, którzy polecieli do Waszyngtonu na rozmowy, jest przedstawienie sprzeciwu Izraela wobec porozumienia z Iranem i nienegocjowania go, ponieważ mówi się o powrocie do poprzedniego porozumienia, które jest niebezpieczne dla Izraela i regionu, powiedział urzędnik, mówiąc o tym pod warunkiem zachowania anonimowości. Moskwa uniemożliwi Iranowi posiadanie bomby atomowej, powiedział wysłannik Rosji do rozmów JCPOA w Wiedniu Michał Ulianow. Dyplomata dodał, że jest optymistą co do perspektyw przywrócenia umowy nuklearnej, ale podkreślił, że to jego osobiste wrażenie. Kontynuując, Ulianow wyjaśnił, że stronom udało się już rozwiązać jedną z głównych przeszkód w osiągnięciu porozumienia. Strony porzuciły ideę porozumienia nuklearnego plus. Propozycja po raz pierwszy zasugerowana przez Stany Zjednoczone, aby uwzględnić ograniczenia irańskiego programu rakietowego i dostaw rakiet do grup takich jak Hamas, była nierealistyczna i przynosząca skutki odwrotne do zamierzonych, powiedział dyplomata. Czyli już wiemy, że główny postulat, chyba nawet bardziej Izraela niż USA, został odrzucony, a to bardzo, bardzo ważna informacja. Ulianow dodał ponadto, że pożądane byłoby zakończenie negocjacji w sprawie przywrócenia porozumienia przed 21 maja. Zwrócił uwagę, że europejscy partnerzy Rosji w JCPOA, czyli w dyskusji o umowie nuklearnej, zgadzają się z tą oceną. Ulianow wyjaśnił, że wstępne porozumienie między Iranem a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, które umożliwia akceptowalne poziomy inspekcji MAEA w Iranie, kończy się 22 maja. Siły marynarki wojennej USA na Europę i Afrykę poinformowały, że amerykański kuter klasy Legend USCGC Hamilton przepłynął przez Morze Czarne w celu wsparcia sojuszników i partnerów NATO 27 kwietnia bieżącego roku. Hamilton jest pierwszym kutrem Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych, który przybył na Morze Czarne od 2008 roku. Ostatni statek Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych, który odwiedził tamten rejon, to USCGC Dallas, który dwukrotnie popłynął na Morze Czarne w roku 1995 i 2008. Teraz przenosimy się do Iranu i będzie mowa o pewnym skandalu, myślę, że można to tak nazwać, na szczytach władzy. Otóż irański minister spraw zagranicznych Javad Zarif krytykuje wpływ Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, wynika z treści ujawnionego nagrania. Wyciekła taśma audio, na której minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Javad Zarif narzeka na to, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zdominował politykę zagraniczną kraju i wciągnięto ją na rozkaz Rosji w wojnę domową w Syrii. Nie jest jasne, kto spowodował wyciek taśmy, a wszystko ma miejsce, gdy Iran przygotowuje się do wyborów prezydenckich i wewnętrzne walki o władzę osiągają nowy poziom. Zarif powiedział, że nie jest kandydatem na następcę prezydenta Hassana Rouhaniego, ale twardogłowi nie ufają mu i chcą wyeliminować wszelkie szanse na to.
Oczywiste jest, że wyciek taśmy sprawi, że najważniejszy dyplomata Iranu będzie miał poważne kłopoty z twardogłowymi i najwyższym przywódcą Ajatollahem Alim Khamenei, który ma ostatnie słowo we wszystkich sprawach rządowych i kontroluje Korpus Strażników, najpotężniejszą siłę bezpieczeństwa w kraju. Jedna z gazet już opisała tę historię jako skandal. Wygląda na to, że 3-godzinna taśma audio, która dotarła do BBC i innych zagranicznych serwisów informacyjnych, została zaczerpnięta z nagrania z 7-godzinnego wywiadu, który został przeprowadzony ponad 2 miesiące temu. Na nagraniu minister wielokrotnie narzeka, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej podporządkował dyplomację i politykę zagraniczną Iranu potrzebą pola bitwy w regionie. W szczególności wspomina, jak generał Qasim Soleimani, były dowódca sił Quds Gwardii Rewolucyjnej, który zginął w amerykańskim ataku dronów w Iraku w styczniu 2020 roku, często odwiedzał go z wymaganiami. Przypomniał, jak Soleimani chciał, aby ten zajął określone stanowisko na spotkaniach z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych i mówił, że generał skutecznie wciągał Iran do wojny w Syrii, ponieważ prezydent Rosji, Władimir Putin, chciał, aby siły irańskie na lądzie uzupełniały rosyjską kampanię powietrzną wspierającą rząd syryjski. Zarif mówił również, że rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zrobił wszystko, co w jego mocy, aby powstrzymać Iran przed podpisaniem porozumienia nuklearnego z 6 światowymi potęgami, w tym z Rosją, w 2015 roku. Twierdzi, że Rosja nigdy nie chciała, aby Iran naprawił stosunki z Zachodem. Jego słowa są zaskakujące, ponieważ powszechnie przyjmuje się, że ma dobre stosunki z Ławrowem i że Rosja jest bliskim sojusznikiem Iranu. Do przecieku dochodzi również w momencie, gdy Iran prowadzi w Wiedniu pośrednie rozmowy z USA w celu ożywienia porozumienia nuklearnego. Rzecznik MSZ Iranu powiedział, że komentarze pana Zarifa na taśmie audio zostały wyrwane z kontekstu i że w razie potrzeby opublikują cały wywiad. To treść artykułu BBC. Ja jeszcze pozwolę sobie na taką małą dygresję. Otóż jakiś czas temu w bliskowschodniej przestrzeni medialnej pojawiały się plotki, że prezydent Iranu Hassan Rouhani dał ciche przyzwolenie Stanom Zjednoczonym na zabójstwo generała Sulejmaniego. Natomiast odnośnie stosunków z Rosją, to Moskwie rzekomo rzeczywiście miało zależeć na złych stosunkach Iranu ze Stanami, aby Iran pozostał na pierwszej linii frontu jako wróg Zachodu, by tej roli nie odgrywała właśnie Federacja Rosyjska. Takie to ploteczki można było usłyszeć, gdy mocniej przyłożyło się ucho w niektóre rejony, niektóre czeluści internetu. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmitrij Kuleba stwierdził, że bezpośrednie negocjacje z przywódcami DRL i EURL to czerwona linia, której Ukraina nie przekroczy. Okręty marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych oddały ostrzegawcze strzały, gdy irańskie łodzie zbliżyły się do nich w Zatoce Perskiej. Irańska marynarka wojenna po raz kolejny nękała amerykańskie statki operujące w Zatoce Perskiej, donosi CNN. Tym razem zbliżając się do nich na odległość 68 jardów w poniedziałek wieczorem, co skłoniło jedną z amerykańskich jednostek do oddania strzałów ostrzegawczych. Według rzeczniczki 5. Floty Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, 3 szybkie statki szturmowe Marynarki Wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej znalazły się w odległości 68 jardów od USS Firebolt, statku patrolowego Marynarki Wojennej, i Kutra Straży Wybrzeża Baranów. Irańskie jednostki działały w pobliżu statków amerykańskich pomimo powtarzających się ostrzeżeń. W odpowiedzi Firebolt oddał strzały ostrzegawcze i w tym właśnie momencie irańskie statki wycofały się na bezpieczną odległość. Nasze samoloty mogą dotrzeć do Iranu, ostrzega Izrael. Izraelski minister zradykalizował ostrzeżenia przed nowym, złym porozumieniem nuklearnym między Iranem a światowymi mocarstwami, mówiąc, że konflikt zbrojny z Teheranem na pewno nastąpi. Potwierdzając stanowisko Izraela, minister wywiadu Eli Cohen powiedział: zły układ spowoduje, że region pogrąży się w W. Każdy, kto szuka krótkoterminowych korzyści, powinien pamiętać o długoterminowej perspektywie,
powiedział dla Reutersa. Izrael nie pozwoli Iranowi na zdobycie broni nuklearnej. Iran nigdzie nie ma immunitetu. Nasze samoloty mogą dotrzeć wszędzie na Bliskim Wschodzie, a już na pewno do Iranu. Sam Iran twierdzi, że jego ambicje nuklearne są pokojowe. Cohen powiedział, że oprócz odmawiania Iranowi możliwości wzbogacania uranu i rozwijania rakiet balistycznych, światowe mocarstwa powinny powstrzymać go od destabilizacji innych krajów i finansowania bojowników. Rozmowy wiedeńskie zostały przyćmione przez coś, co wydaje się być wzajemnymi atakami sabotażowymi na izraelskie i irańskie statki, a także eksplozję w irańskiej fabryce wzbogacania w Natanz, za którą Teheran obwinił Izrael. Izrael wysłał w tym tygodniu ważnych delegatów do Waszyngtonu, aby omówić Iran z odpowiednikami ze Stanów Zjednoczonych. Biały Dom powiedział, że sojusznicy zgodzili się co do znaczącego zagrożenia, jakie stanowi regionalne zachowanie Iranu. Ambasador Izraela w Stanach Zjednoczonych Gilad Erdan powiedział, że administracja Bidena skonsultuje się z Izraelem w sprawie każdej nowej umowy nuklearnej. Prezydent Ukrainy odwiedzi Polskę. Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski 3 maja i spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego, ukraiński przywódca weźmie udział w obchodach 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP. Z kolei Duda odwiedzi Kijów w sierpniu podczas obchodów Święta Niepodległości Ukrainy. Bardzo przykre informacje napłynęły natomiast w środę z Ukrainy. Otóż w środę w stolicy Ukrainy, Kijowie, odbył się marsz upamiętniający powstanie nazistowskiej formacji SS Galicien, ukraińskiej ochotniczej formacji kolaboracyjnej, jednej z najbardziej zbrodniczych formacji II wojny światowej. Według agencji UKINFORM w kijowskim marszu uczestniczyło kilkaset osób. I ostatnia informacja z Ukrainy w tym wydaniu. Prezydent Ukrainy zaproponował prezydentowi Rosji na ich miejsce spotkania Watykan. USA i Izrael zmierzą się z irańskimi dronami i zagrożeniem rakietowym w trakcie rozmów nuklearnych. Utworzona zostanie nowa międzyagencyjna grupa robocza między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, skupiająca się na wspólnym zagrożeniu ze strony irańskich dronów i pocisków. Stany Zjednoczone i Izrael zgodziły się ustanowić międzyagencyjną grupę roboczą w celu zwrócenia szczególnej uwagi na rosnące zagrożenie ze strony bezzałogowych statków powietrznych i precyzyjnych pocisków kierowanych produkowanych przez Iran i dostarczanych jego proxy w regionie Bliskiego Wschodu, przekazał Biały Dom. Poinformowano o tym po dwustronnym spotkaniu delegacji obu państw, które odbyło się wcześniej w ambasadzie Izraela. Ambasador Gilad Erdan, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Meir Ben Shabbat i jego zastępca Royven Azar reprezentowali stronę izraelską, a doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan, Barbara Leaf, starszy dyrektor do spraw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej Brad McGurk oraz specjalny wysłannik do Iranu Rob Malley reprezentowali USA. Informacja została przekazana przez The Jerusalem Post. Ponad 700 żołnierzy Gwardii Narodowej Waszyngtonu z różnych jednostek 81. Brygady Bojowej Stryker rozpoczęło działania wspierające misję NATO w Polsce. Podczas swojej misji strażnicy będą wspierać Enhanced Forward Presence, jedną z czterech wielonarodowych grup wielkości batalionów stacjonujących w Europie Wschodniej. Te grupy bojowe wielkości batalionu kierowane są przez Wielką Brytanię, Kanadę, Niemcy i Stany Zjednoczone. To solidne, wielonarodowe, gotowe do walki siły, demonstrujące moc więzi transatlantyckiej i dające jasno do zrozumienia, że atak na jednego sojusznika byłby uważany za atak na cały sojusz. W środę agencja Interfax za telewizją Al Arabiya poinformowała, że Sudan zawiesił porozumienie z Rosją o utworzeniu bazy morskiej na Morzu Czerwonym. Donoszono, że Chartum również wstrzymuje jakiekolwiek nowe rozmieszczenie rosyjskich sił zbrojnych w jednej z zatok Morza Czerwonego. Niedługo potem ambasada Rosji w Sudanie na swojej stronie na Facebooku przekazała, że pojawiające się doniesienia o zawieszeniu porozumienia między Sudanem a Rosją o utworzeniu bazy morskiej na terytorium Republiki Afrykańskiej nie odpowiadają rzeczywistości.
W związku z doniesieniami, które pojawiły się w regionalnej sudańskiej przestrzeni informacyjnej o rzekomym zawieszeniu realizacji porozumienia między Federacją Rosyjską a Republiką Sudanu w sprawie utworzenia Centrum Logistycznego Marynarki Wojennej Rosji na terytorium Republiki Sudanu, ambasada podkreśla, że wypowiedzi te nie odpowiadają rzeczywistości. Cokolwiek mówią tzw. źródła, do ambasady Rosji w Chartumie nie wpłynęły żadne zawiadomienia ze strony sudańskiej. W środę kanał telewizyjny Al Arabiya, powołując się na swoje źródła, podał, że Sudan zamroził porozumienie podpisane przez Moskwę z poprzednim reżimem przed jego zatwierdzeniem przez ustawodawcę. Zwrócono uwagę, że Chartum powiadomił rosyjską stronę o swojej decyzji. Prezydent USA Joe Biden podczas przemówienia w Kongresie mówił: powiedziałem Xi Jinpingowi, że będziemy utrzymywać naszą silną obecność wojskową na Indo-Pacyfiku i w Europie w ramach NATO. Nasza obecność tam nie jest po to, by rozpocząć konflikt, ale by mu zapobiec. Xi Jinping chce uczynić Chiny najważniejszym krajem na świecie. On i inni autokraci wierzą, że demokracja nie może zwyciężyć w XXI wieku. Było też odniesienie do prezydenta Rosji. Powiedziałem Putinowi, że nie chcemy zwiększać napięcia, ale kroki, które podejmie, będą miały konsekwencje. I ta informacja zza oceanu kończy dzisiejsze nagranie wieści z tego tygodnia. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, do usłyszenia.